Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Ceng. Mam nadzieję, że macie dobry humor, a ja dzisiaj troszeczkę pogadamy o Avatarze Angu, nowym serialu od Netflixa i troszeczkę będziecie go mieli w tle, natomiast nie będzie on leciał, bo wiadomo, prawa autorskie, Netflix i te sprawy. No i oczywiście chciałbym troszeczkę powiedzieć, co ja o tym serialu myślę i jako osoba, która zna uniwersum Avatara, Anga, to co pamiętam, postaram wam się powiedzieć, dlaczego moim zdaniem, jeżeli chodzi o animację, to jest historia o wiele, o wiele lepiej poprowadzona i lepiej zrobiona, i już samo to chciałbym na starcie powiedzieć, że na paćkali, tu tak, CGI. Napaćkali tego tak dużo, tu jest prawie wszystko komputerowo zrobione, wygląda to okropnie. Ja myślałem, łudziłem się raczej, że oni będą mieli, wiecie, no, mini-wioski i po prostu green screen to będzie gdzieś tam w oddali, żeby tylko tło, i że jednak będziemy czuć, że to wiecie, że to jest jednak, wiecie, że tam jest na przykład zima, tam jest tam ciepło i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie wszystko jest zrobione mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak tu, czyli komputerowo, to widać dosłownie, że to jest komputerowo zrobione. No, to jak dla kogo, nie? Mi się wydaje, że to jak dla kogo, czy się to miło patrzy, czy nie. Po prostu, moim zdaniem, za bardzo przesadzają z tym CGI i jest tego bardzo dużo napaćkane, co się nieprzyjemnie dla mnie, dla mojego oka ogląda. Pierwsza scena, tak naprawdę, już mamy tak naprawdę już coś zupełnie innego, niż mieliśmy w oryginalnej historii. Czyli mamy żołnierza, swoją drogą, y, aktor, moim zdaniem, zrobił robotę, y, który po prostu odgadł plany narodu ognia, że chcą zaatakować naród ziemi, tak. Bo mamy w tym uniwersum cztery narody: powietrza, wody, ziemi i ognia, tak? No, naród ognia chce zaatakować naród po prostu ziemi, dlatego tutaj gościu od ziemi, właśnie mag ziemi, czyli osoba, która potrafi, wiecie, korzystać z magii ziemi, potrafi ją kontrolować, odgadł te plany, no i postanowił, że no musi no musi przekazać tą wiadomość swojemu królowi, swojemu narodowi, żeby mogli się obronić, tak? Dlatego tutaj gościu czeka, aż on przybiegnie i on oczywiście ucieka od e, żołnierzy ognia, tak? Swoją drogą chciałbym jeszcze zaznaczyć, że magia Ziemi wygląda koszmarnie, moim zdaniem, i mam miejscami wrażenie, bo aktor sobie bardzo dobrze radzi swoją drogą, dobrze wygląda, dobrze sobie radzi, fajnie widać, że mu zależało na tej roli, natomiast mam jeden zarzut. Zarzut jest taki, że magia Ziemi, to ja mam wrażenie, że to jest jakaś magia spowalniania czasu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ no tu, co użyje mag ziemi magii, to to kurwa jest spowolniane. Ja się tak zastanawiam, dlaczego, po co? Po co te zbliżenia, spowolnienia czasu? No na co to? Po co to? To jest po prostu, brakuje tej dynamiki, która moim zdaniem miała magia Ziemi, tak? Okej, okay, ona była taka, że czasami trzeba było poświęcić bardzo dużo energii na to, żeby właśnie zrobić taki mur, jak tutaj mamy właśnie na ekranie, fajnie mi, że to się woliło, zrobiło, że on tam musiał stanąć i po prostu ten mur zbudować, tak? Natomiast taki mały murek, to on nie potrzebował, nie wiadomo co, magii Ziemi, żeby to zbudować, on po prostu walnął, pach, i, ta, i jest mur ziemi, no taka jest prawda, no. Więc tutaj troszeczkę przesadzają, dają takiej dramaturki, do tego i magii ziemi, ale to jest taki mały szczegół tak naprawdę, który może nic nie znaczyć, ale jedziemy dalej, tak. On tu niestety został schwytany, jest tu, mamy władcę e, Sozin, to jest e, król ognia Sozin, czy władca ognia Sozin, e, Sozin, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Nieważne. Tak czy inaczej, mamy władcę ognia który po prostu, no złapał go i on tam go będzie tam palił, tak i tutaj tak, taki pstryczek jest i głupie wyjaśnienie, znaczy głupie no jak dla kogo, tak, że mu nie zależało na tym, żeby on ostrzegł naród ziemi, że bardzo dobrze, znaczy, że bardzo dobrze, że ich ostrzegł i w ten gościu sobie zdał sprawę, jak to jak to nie zależało ci, no i wyszło na to, że oni nie mają w ogóle zamiaru na razie zaatakować narodu ziemi tylko skupią swoją uwagę na zupełnie innym narodzie i tutaj oczywiście w późniejszym etapie wiemy że to naród powietrza. Oczywiście w oryginalnej jeszcze dodam: chciałem dodać, że po prostu magia ognia wygląda bardzo dobrze. Więc tutaj przyznaję rację, że magia ognia wygląda bardzo dobrze, moim zdaniem super. Do strojów można by się było przyczepić, ale to mi się wydaje, że one są zachowane mniej więcej w takim, no jest to w stylu tego anime, tak? Te stroje są. Można byłoby się przyczepić, bo to jest taki świat troszeczkę, no jakby nie patrzeć, średniowieczny? Znaczy może, no to trochę średniowieczny, tak? No Oni jedyne co to biją się mieczami i, i, głównymi, i głównymi ich atakami była magia, ale jednak na poziomie. Byli jakimś tam, nie wiem, no, średniowiecznym, można by rzec. Więc te stroje są za ładne, zbyt kolorowe, y, powinny być troszeczkę poszerpane. Może jeszcze wiadomo, że władca powinien mieć y, oczywiście jak najlepsze te stroje, ale no, wydaje mi się, że one powinny być troszeczkę bardziej wyblakłe, nie były takie piękne kolory. Y, no ale to tylko tam moje czepialstwo się i wydaje mi się, że to jest bez sensu czepialstwo, bo da się na to po prostu przymknąć oko, tak. Y, dodam jeszcze, że w oryginalnej, y, w oryginale nie było czegoś. Czegoś takiego, że mieliśmy zdradzone, że to był taki plan, że tam królestwo, że Naród, znaczy, Królestwo Ziemi, że zdobyło plany narodu ognia, że ich zaatakują i oni tam zgromadzają się, tak? Bo tutaj jest też wzmianka bardzo ważna, moim. Z... O tu dobrze stroje widać. Widzicie? One są takie za, za ładne, nie? Wydaje mi się, że powinny być bardziej wyblakłe, powinny być trochę. No, no trochę inne, no zobaczcie, no ale dobra, to jest takie wyczepialstwo głupie. W oryginalnej nie było czegoś takiego, że. Bo tutaj jest powiedziane na takiej zasadzie, ej, bo jak teraz król Ziemi się dowiedział o tym, że naród ognia chce ich zaatakować, no to wiadomo, że weźmie naród powietrza, naród wody do pomocy. W oryginale nie ma czegoś takiego. Tam narody nie współpracują zbytnio ze sobą. I to nie jest na takiej zasadzie, że jak jeden naród zostanie zaatakowany, to drugi idzie mu z pomocą. No to, to się trochę, że tak powiem, yy, mija. Moim zdaniem, z całym tym światem i tu jest mocny, mocny zgrzyt, bo tu wychodzi na to, że. Znaczy, to może powiem później o każdym z narodów, natomiast tu jest zgrzyt, bo to jest. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie zaatakowano Francję, ale nie macie i inne narody nie mają z nim żadnej umowy, jakiegoś tam paktu o nieagresję, jakiegoś paktu obronnego. I oni mówią: OK, to i idziemy armią całą i, i będziemy walczyć z narodem ognia, bo właśnie został zaatakowany naród ziemi. Nie? I takie masz. Oni nie mieli żadnego czegoś takiego, więc tu jest duży zgrzyt. A tutaj już nam zostaje wprowadzone na starcie, że oni mieli takie jakieś umowy, nie? więc tu już jest taki mocny, moim zdaniem przestrzał, bo, bo tak nie było, oni sobie nie pomagali. Ba naród wody sobie nie pomagał, naród wody północny i południowy. To w ogóle dwa oddzielne plemiona, które nawet ze sobą mało się komunikowały i kompletnie inaczej prowadziły życie, więc to jest kompletnie w ogóle. O, oni sobie nawet nie pomagali. A co dopiero ja mam mówić, że naród Ziemi pomaga narodowi na przykład powietrza. No, to tak nie działa. Poza tym nie ma tak naprawdę narodu powietrza, co są nomadzi powietrza i, i oni są odseparowani. Od całego świata, tak naprawdę żyją w chmurach, można by powiedzieć, tak, że oni żyją po prostu w chmurach, w miastach chmurnych, gdzie kompletnie nie interesują się zewnętrznym światem, udoskonalają sami siebie. Oni są wzorowani na mnichów, i tu jest bardzo dobrze to pokazane. Już pokazuję tu. Widzicie, oni wyglądają jak mnisi. I oni są odseparowani. To nie jest tak, że oni po prostu będą ruszać na wojnę, bo naród Ziemi ich o to poprosił. To tak nie działa. Oni kontemplują, uczą się, udoskonalają własnego siebie, udoskonalają magię powietrza, udoskonalają po prostu swój umysł i starają się jak najbardziej, wiecie, być oświeconymi, że tak powiem, tak? Tutaj mamy oczywiście mnicha Gjadso, którego moim zdaniem zeszmacili i zmienili moim zdaniem jego znaczenie i znaczenie jego śmierci, znaczenie w ogóle magów. Wszystko zostało przeinaczone, bo tutaj wychodzi na to, że oni mają jakby kontakt z innymi narodami. Nie za bardzo tak było, bo oni byli po prostu odludkami, naród po prostu powietrza, o ile można ich narodem nazwać. Tu widzimy bizony, które moim zdaniem wyglądają bardzo źle, są cgi ojowo zrobione, koszmarnie. Jeden mam zgrzyt, nie pamiętam dokładnie, proszę Państwa, czy tak było, czy tak nie było. Natomiast to... Ten oto naszyjnik, który ma tutaj mnich giaco i ma ten gościu, ten naszyjnik był przyznawany, o ile pamiętam, najwyższemu magowi powietrza. Nie każdy miał ten naszyjnik. Tutaj ja patrzę, że tych magów powietrza ma bardzo dużo tych naszyjników. Z tego co pamiętam, mogę się oczywiście mylić, ale ten naszyjnik znaczył, że jesteś najpotężniejszym magiem powietrza w danej świątyni, bo to, byli świąty... bo to były świątynie porozmieszczane w różnych regionach świata, tak. Dlatego oni nie mieli jakby swojego narodu, nie po prostu mieli świątynie, w których żyły i żyli, nie? Dlatego byli nomadami nazywani. No i oni nie ingerowali w ten świat. No i te naszej nieki znaczyły o. Tak naprawdę potędzy tego maga, i że on jest najwyższy, najpotężniejszy, e, najbardziej może mądry, oświecony i tak dalej, w tym właśnie e, danej świątyni. Więc ich tam tak naprawdę powinien być jeden naszyjnik na jedną świątynię, z tego co pamiętam. Natomiast tutaj mogę się oczywiście mylić, bo bardzo dawno to pamiętam i bardzo dawno to oglądałem. A i ten naszyjnik ma też drugie znaczenie w całej historii tej Anga, więc też mi to nie, smacz, nie smak zrobiło. Natomiast no dobra, ok. Mamy tutaj pokazane, że oni żyją jak taka wioska, wiecie, że normalnie sobie funkcjonują, no i bardzo fajnie, bo oni tak funkcjonowali. Z tego co o, widzicie, patrzcie, ile tu jest tych ludzi, wszyscy mają te naszyjniki. I teraz tak, z tego co wiem, to tu jest wyjaśnione, że, e, że oni przybyli z różnych świątyń, świątyń ci magowie, nie? Więc to może być też tak spowodowane, że oni mają te naszyjniki, bo to są z tych wszystkich świątyń magowie, nie? Więc to też może być tak, że to są ci najwyżsi, że ta rada dosłownie magów. I to, co mi się tutaj nie podoba właśnie, to to jest właśnie, że oni dyskutują przy tej radzie, że naród ziemi prosi ich o pomoc w walce z narodem ognia. Czegoś takiego w oryginale nie było, bo to koliguje tak naprawdę z tym, jacy byli właśnie nomadowie powietrze. Oni nie ingerowali w świat. Nie wchodzili w batalie, jedynie co się bronili, jeżeli zostali zaatakowani, ale nie wchodzili w batalie z innymi narodami, gardzili przemocą, gardzili zabijaniem. Ich, ich nauki powodowały to, że nie chcą być agresywnymi. Oni się skupiali na udoskonaleniu własnego siebie i własnego jakby ducha, i tak dalej, i tak dalej, szukania oświecenia. Szukanie oświecenia w zabijaniu dwie różne sprawy. Nie? Więc to jest to. Swoją drogą ta komnata wygląda bardzo źle, moim zdaniem, no bez przesady. Tu zrobili jakiś mistyczny dym. No trochę przesadzili. Ale dobra. Tutaj jest w ogóle rozmowa taka, że oni już wiedzą, że Ang jest awatarem. Nie. Oni już wiedzą, i Ang musi wyruszyć w podróż, ponieważ on musi się nauczyć innych żywiołów. I oczywiście też była taka rozmowa, że Ang musi wyruszyć, natomiast to było troszeczkę inaczej poprowadzone. Bo z tego co pamiętam, oczywiście, to Ang przeszedł test poprawnie, przez co oni zrozumieli, że on jest awatarem. I wtedy chcieli go wysyłać w podróż. Tylko, że oni nie wiedzieli o tym, że naród ognia atakuje czy coś w tym stylu. Tylko, taka jest powinność awatara. Musi wyrosić w świat żeby nauczyć się żywiołów. A jako że już od najmłodszych lat Ang był niezwykle uzdolniony i potężnym magiem powietrza, to nie musiał się uczyć magii powietrza, tak? Jedynie co to udoskonalać sam siebie powinien. Natomiast był już mistrzem magii powietrza, ponieważ właśnie miał tutaj ten tatuaż, tak? To jest tatuaż właśnie. Więc ten tatuaż znaczy, że jesteś mistrzem magii powietrza, czyli jesteś no, po prostu nie jesteś początkującym, jesteś potężnym magiem, tak? A on przez ten naszyjnik jest jakby głową tego całego, całej tej aktualnie świątyni, tak? I wydaje mi się, że to może być coś takiego, że. No tutaj na przykład nie ma, czyli to możliwe, że to jest rada wewnętrzna, już sam się gubię troszeczkę. Jak widzicie, tutaj mamy posąg awatara, który był z magii, właśnie powietrza, ponieważ awatar ma cykl. Jeżeli jakiś awatar zginie, czyli jeden awatar ginie, to jego duch jakby przechodzi. Na kolejny naród, i na przykład musi się, jak się urodzi, w, tam dajmy na to w ogniu, w narodzie ognia, no to potem się budzi, y, znaczy później się rodzi, musi awatar się urodzić w narodzie tam powietrze, tak? Później w narodzie y, ziemi, a później w, naro w narodzie tam wody i znowu wracamy do ognia, tak? Więc za każdym razem jak zginie awatar, reinkarnuje się w innym narodzie. Tak? Więc to jest, to jest bardzo ważne, bo przez to, że poprzedni. Po, przez to, że ten władca ognia Sozi, o ile, Sozin, o ile ten, tak, ten staruszek, za. tu go nie widać. Tu będzie, będzie go widać. Tu. No, tu. Tu było go widać, przepraszam. Nieważne, wiecie o, co, o którego mi chodzi, tak? Jest ten staruszek. To jest władca ognia Sozin. On zabił poprzedniego awatara. Ten staruszek zabił poprzedniego awatara, który był jednocześnie jego przyjacielem. Na początku był jego przyjacielem, później już się stał jego wrogiem, tak naprawdę. On go tak postrzegał. On tak naprawdę doprowadził do śmierci poprzedniego awatara, który był właśnie w narodzie ognia, przez co wiedział, że następny awatar urodzi się w narodzie powietrza. Dlatego celem pierwszym był naród powietrza. Nie było żadnego misternego planu typu, że wiecie, że dał fejka, że zaatakuje naród ognia. Ten atak był całkowicie niespodziewany. Nikt nie wiedział o tych atakach. On po prostu rozciął na początku, zniszczył wszystkich nomadów powietrza, ponieważ wiedział, że w nich urodzi się awatar, a to jest jedyna osoba, która może mu przeszkodzić w wojnie, ponieważ awatar jest, jakby wiecie, no najpotężniejszym. Bytem jakby na tym świecie, potrafi kontrolować wszystkie żywioły, mało tego, potrafi wejść w swoje reinkarnacje, przez co ma jeszcze potężniejszą moc, jest niezwykle niebezpieczny, jest w stanie zniszczyć całą armię nawet. Więc to był jego strach. I tu mi się bardzo nie podoba, ponieważ rozmowa w ogóle wychodzi na to, że, że Giacomo mu przedstawia, że on jest awatarem i że on musi wyruszyć, i że świat go potrzebuje no i takie wiecie, no strasznie na niego najeżdża moim zdaniem wzbudza w nim ten i oczywiście Ang miał coś takiego że nie chciał być awatarem bo nie chciał być niezwykły on chciał być po prostu w... W świątyni powietrza, bawić się z kumplami i używać magii powietrza. Tyle, tyle mu było potrzebne do szczęścia. Nie chciał ratować świata, nie chciał, wiecie, nie chciał ruszać w świat, uczyć się tak naprawdę magii ziemi, ognia i innych. Nie chciał być kimś wyjątkowym, chciał być zwykłym chłopakiem, bo wiedział też, że inaczej będą na niego patrzeć rówieśnicy i on tego nie chciał. Natomiast Giacotto tu mu mówi, że yy, musisz wyruszyć, bo świat cię potrzebuje, musisz uratować świat i tak dalej. Z tego, co pamiętam, nie było czegoś takiego, że Gyatso mu tak narzucał strasznie, strasznie mu narzucał, że musisz uratować świat, jesteś wyjątkowy, bla, bla, bla. Raczej powiedział, że po prostu jesteś awatarem, twoją powinnością jest wyruszenie w świat i nauczenie się innych żywiołów. I Ang tego nie chciał w tym prawdziwym uniwersum, on tego nie chciał. Nie było jeszcze wtedy wiadomo o wojnie i tak dalej, że on będzie ratował świat, bo to by było jeszcze bardziej go przeraziło, bo pamiętajcie, że to jest dzieciak. Tutaj moim zdaniem Ang, jak na razie pokazuje się z dobrej strony, więc tutaj nie mam zarzutów do całej postaci Anga i tego, e, tego aktora z racji tego, że to jest dobrze, że na razie wykonuje e, swoją powinność. Natomiast nie podoba mi się to, co zrobili z Giacomo, ponieważ on nie był taki nachalny i nie narzucał mu że on ma ratować świata. Tak? Tu widzimy komna, e, Kometę Sozina, czyli ko nazwaną właśnie władco Soziny z racji tego, że właśnie w tym momencie zaatakował cały. Cały świat, naród ognia, i właśnie przez to, że jest ta kometa Sozina, ona wzmacnia jakimś sposobem moc u po prostu u narodu ognia, wzmacnia im moc ognia, tak? Nie wiem, są dwa, trzy, cztery razy silniejsi. Dlatego to był dobry znak na to, żeby rozpocząć walkę i zmieścić z powierzchni Ziemi po prostu naród nomadów powietrza, tak? Ang postanowi uciekać, postanowi po prostu wyruszać, że on nie chce wyruszać w świat, nie chce tego, on chce, on chce być sobą i postanowi, że sobie ucieknie, natomiast dorwała go burza. No, w, w realnym tym też. Uciek, więc to jest wszystko jak na razie zgodne z tym. Tutaj mamy coś, co mi się moim zdaniem, że na mnie nie podoba zbytnio. Mamy władcę Ognia Sozina, który atakuje nomadów w powietrze z jakimś dziwnym trafem. Nie wiem dlaczego tak zrobili, ale ok. To nie jest jakiś tam mocny szkobu. Nie było czegoś takiego, że władca Sozin z jakiejś paki w ogóle ruszył sam znaczy ze swoim oddziałem na nomadów powietrza, to takie dziwne. I tutaj to chyba rozwiązali tym, że nie chcieli yy, może mówić, nie chcieli pokazywać, że nomadowie powietrza zostali zaatakowani niemalże w tym samym czasie yy, po prostu na różnych świątyniach. Wszystkie świątynie zostały zniszczone. Tutaj yy, w, w tym serialu po, powiedzieli, że po prostu było zebranie wszystkich... Yy, nomadów powietrza po prostu w świą ze świątyń najwyższych, dlatego bardzo dużo tych nomadów jest tutaj, więc tutaj wyszło tak, że trochę to uprościli i zabili wszystkich, bo wszyscy się tutaj znaleźli w jednej świątyni, nie? Więc takie no trochę, no, poszli na łatwiznę, no, ale ok, to, to mogę się nie czepiać tego. Tutaj mamy oczywiście, gdzie oni ich mordują wszystkich, Mamy trochę pokazanej magii powietrza, trochę magii ognia. Moim zdaniem magia ognia wygląda dobrze, magia powietrza mogłaby być trochę lepsza. Tutaj mamy oczywiście Anga, który też lata właśnie na swoim appie, czyli na tym Bizonie, bo to są stworzenia, które potrafią latać. No i dorwała go burza na oceanie, więc on postanowił, znaczy w seriale, postanowił wrócić. W realnym nie postanawiał wrócić, tylko po prostu była tak krytyczna sytuacja, że on wpadł do morza, przez co użył magii i użył po prostu swojego stanu awatara przez co zamroził się w kuli wody tak żeby przetrwać w ogóle i to był instynkt po prostu był instynkt tutaj mamy pokazany bardzo podobną scenę która była mocno wzorowana tylko że tutaj chyba było coś takiego że on chciał wrócić z tego co pamiętam chciał wrócić nie no i mamy oczywiście magów powietrza którzy walczą oczywiście no okej okay, spoko też trzeba zaznaczyć że magowie Ognia mają tu dwukrotną, bądź trzykrotną, a nawet możliwe, że nawet czterokrotną siłę większą niż jakby mieli normalnie tego ognia, ponieważ jest ta kometa, która ich wzmacnia. Więc oni tutaj miażdżą dosłownie ich wszystkich, tak? Więc no mordują wszystkich naleczy i mamy naszego Gyatso, który moim zdaniem został zeszmacony w tym. Tu mamy oczywiście jak Gyatso walczy z żołnierzami ognia i teraz mamy jeden taki mocny, mocny zarzut do tego wszystkiego, proszę państwa. Ponieważ mamy tutaj coś takiego, że władca ognia Suzin zabija Gyatso. Nie wiem, po co jest to zrobione w taki sposób. Gyatso zmarł na trupach żołnierzy ognia. Na trupach. To był wielki mag potężny. I on się nie dał zabić jednemu magowi, nawet z takim wzmocnieniem, rozumiecie? To był tak potężny y, mag powietrza. Więc tutaj, moim zdaniem, jest mocno y, źle to zrobione i zeszmacona została ta postać, ponieważ został tak naprawdę spalony od tak moment, nie? Tak na pstryczek. Y, jeszcze chwileczkę dajcie mi. Chciałem wam pokazać właśnie y, scenę z anime i zobaczcie. Mnigiatsu umarł w ten sposób. Jego strój nie został spalony, co oznacza, że zginął naj, najwy, co najwyżej od ciężkich ran mu zadanych, ewentualnie ze zmęczenia i po prostu mógł zostać, wiecie, zabity, ale podejrzewam, że po prostu był mocno raniony, dlatego zginął, ale jego strój nie został spalony, co najwyżej obdarty. Czyli możliwe, że po prostu go czymś dźwignięli, bądź coś takiego prędzej czy później się wykrwawił. Zobaczcie, ile jest tu trupów. To jedna scena w Anime pokazuje, moim zdaniem, nam więcej o jego potędze i sile, niż yy, mamy cały odcinek, pół odcinka dosłownie yy, od Netflixa. Więc, moim zdaniem, została ta postać zesmacona. A to jest bardzo ważne, bo to była niezwykle ważna postać dla głównego bohatera, czyli Anga. Więc tutaj on. Zobaczcie, jak on zginął. Na trupach żołnierzy ognia i to jeszcze w pozycji medytującej. Rozumiecie? To nie było coś takiego, że on po prostu został spalony i. Aaa, nie? Tylko on zginął w potężnej batalii z, z dziesiątkami, podejrzewam, tutaj zakopanych po prostu żołnierzami ognia, którzy mieli wzmocnienie dwu-, 4 czterokrotne. Swojej magii. Rozumiecie, jakim to był potężny mag, Jak, jakim on był autorytetem? Był przepotężny. I, I on nie, i ten. I tutaj, proszę Państwa, on w taki sposób zginął, więc jest to moim zdaniem o wiele godniejsza śmierć tej postaci. Więc tutaj została to śmierć jego spłycona. Ktoś powiedziałby się czepiać się. Problem jest taki, że takich niuansów jest bardzo dużo, dlatego jest to moim zdaniem wkurzające. Wracamy już do serialu, mamy oczywiście naszą Katarę. Katara jest to po prostu dziewczyna, która w późniejszym etapie też zostaje żoną samego głównego bohatera Anga. Jest jedynym magiem wody w, całym, w całej swojej wiosce. Jak widzicie, to chyba jest południowy, czy północny? Nie, to chyba jest południowa. I powiem wam szczerze, troszeczkę nie wiem, który to jest który, natomiast południowa kraina magów wody, Praktycznie nie istnieje, została tam jedna wioska, bo zostali wyrżnięci po prostu przez Naród Ognia, bo to, co tutaj się teraz dzieje, to jest 100 lat później, proszę Państwa. 100 lat minęło od rozpoczęcia wojny pomiędzy Narodem Ognia i wszystkimi innymi narodami, i Narod Nomadzi Powietrza zostali unicestwieni. Nie ma już na świecie magów powietrza. To jest bardzo ważne. Tutaj mamy pokazane oczywiście Katarę i jego, jej brata Sokkę. Tak dobrze mówię? Sokka chyba to był. Sokka. Moim zdaniem Sokka radzi sobie naprawdę dobrze. Przepraszam, odzorowuje postać bardzo dobrze. Katara tutaj, moim zdaniem, brakuje jej charakteru, który miała Katara. Ta aktorka troszeczkę moim zdaniem podupada aktorsko i nie daje rady z tą postacią, przynajmniej w pierwszym odcinku. Lecimy dalej. Tutaj mamy to, że właśnie ona mówi, że tam próbuje użyć magni wody, bo ona cały czas nie może tego kontrolować, ale ma to we krwi, jest jedynym tak naprawdę już magiem wody w południowym plemieniu wody. No i oczywiście oni tutaj się okazuje, że tutaj znajdują właśnie, zostali puśnięci przez nurt po prostu, i trafili do jakby takiej jamy, znaczy to powinna być jama, natomiast tutaj nie jest to jama, gdzie mamy właśnie naszego Anga w tym lodzie, tak? który się zamroził, żeby przetrwać tą burzę, tak? Więc zamroził siebie i Appę, czyli swojego bizona. Tutaj mamy z kolei statek narodu ognia i naszego księcia Zuko. Niezwykle, niezwykle ważna postać dla całego uniwersum. E, więc no tutaj, zaraz o nim opowiemy, jak będzie jego więcej, natomiast tutaj mamy e, naszą Katarę, która używa magii, żeby, bo ona zauważyła, że tam jest, Jakiś człowiek, i ona chce go uratować, więc używa magii wody, żeby zniszczyć ten lód. W oryginale zabrała po prostu swojemu bratu, który kazał im uciekać, bo może być to niebezpieczne, bo on się strasznie cykał wszystkiego i tutaj też się cyka i to jest spoko. Natomiast ona nie użyła magii wody, bo ona kompletnie tego nie kontrolowała i nie potrafiła nic zrobić praktycznie. Ona wzięła mu taką maczugę z kości jakiegoś może słonia, czy kiwieczego, i dźgała w ten lód żeby uwolnić dzieciaka. Tutaj mamy, że ona używa magii wody, nie? I to jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, bo tutaj pokazujemy ją, że ona już ma jakąkolwiek kontrolę nad tym, co robi, a ona w tym jeszcze czasie nie miała kontroli nad tym co robi więc moim zdaniem to jest niesmaczne przynajmniej dla mnie jako człowieka który wiedział jaka ona była a ona stała się najpotężniejszym magiem wody na całym świecie gdy dorosła proszę państwa to jest bardzo ważna postać dla całego uniwersum to jest niezwykle silna dziewczyna y i ona nie była na starcie, trzeba było ją pokazać jej drogę do tego, jak się stała silna. Tutaj już powoli zaczynamy, mamy takie sceny, że ona już jest silna na pstryczek, nie? To tak nie było, ona bardzo ciężko trenowała, poświęcała się, no to była bardzo duża, długa, długa, męcząca droga i moim zdaniem jest to smutne, że ją tak, że pokazują, że ona już ma kontrolę nad tym. No nie, no tak nie powinno być, przynajmniej moim zdaniem oczywiście, ale ktoś, kto nie zna uniwersum, mógłby powiedzieć, że czepie się, tak? Tu mamy księcia ZUKO, księcia, ksiądz, że Zuko misami dobrze gra miejscami, mam wrażenie, że nie wie co robi. Natomiast wydaje mi się, że w miarę dobrze odzorowuje całą postać. tak? Lecimy dalej. Tutaj mamy to, że Ang został uwolniony, i właśnie mamy te światło awatarów, że tak powiem, w górę puśnięte. Tak było to w anime, więc jest to bardzo dobrze odzorowane. I również książę Zuko w anime, jak i w serialu, widzi to światło. Więc już mu Pstryczek wdał, że Ej. To może być awatar, tak? No bo kto inny by takie światło dziwne do góry walnął? To musi być awatar. Więc znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i tutaj również to ma miejsce. On, oczywiście książę Żuko jest bardzo, Zuko jest bardzo zadowolony, że widzi to światło, z racji tego, że on poluje na awatara, ponieważ żeby odzyskać honor i móc wrócić do narodu ognia jako wygnany książę, właśnie ta blizna jest po walce z jego ojcem, władcą yy, ognia Ozaj. W tym momencie, to by tak się nazywał Zaj to po prostu on został wygnany i jego zadaniem, żeby odzyskać honor i móc wrócić do Narodu Ognia, było znalezienie awatara i przyniesienie go, bo zabicie, przyniesienie go do Narodu Ognia. I oczywiście on wtułał się przez wiele lat, żeby właśnie tego dokonać i cały czas poszukuje, do, zdobywał bardzo dużo informacji, pływał po całym świecie właśnie, żeby go zdobyć i nareszcie widzi jakiś promyk nadziei, więc no to jest dla niego uczta, że tak powiem, dla oczu. Tutaj mamy Anga. Fajnie tutaj zostało zrobione, że on po prostu padł i wiecie, i WUM. Nie to jest fajne zrobione, o ile pamiętam w oryginale, nie wiem, czy to tak było. Nie, nie mam pojęcia, że to tak było. Możliwe, że tak było, ale tutaj już nie pamiętam. Tak czy inaczej, tutaj nic nie jest złego. Bardzo dobrze, że on w ogóle jest nieprzytomny, że oni go zabrali i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie. I też zapomnieli o Bizonie. Tutaj mamy taką scenę, że nasz Ang się budzi, właśnie wśród yy, po prostu plemienia wody w tym domu. To też tak samo było z tego co pamiętam. I tutaj mamy kolejną niezwykle ważną, istotną dla całego świata, tak naprawdę tego uniwersum postać, tak? Jest to wujek e, Airo, tak? Dobrze mówię tak? Wujek Airo, tak? To jest to ten, ten człowiek powinien tak naprawdę być władcą ognia w tym momencie. Natomiast po żałobie, po, wo, po jednym z wojen, stracił swojego syna, pogrożył się w, w żałobie i nie był w stanie, po prostu nie chciał objąć tronu, więc oddał go swojemu młodszemu bratu. Moim zdaniem popełnił straszliwy błąd, ale ponieważ on był o wiele bardziej oświeconym człowiekiem, niż. On po prostu po pewnym czasie zaczął rozumieć, że. Ta wojna i to i te cierpienie to nie ma w ogóle sensu, ale to już mniejsze o to, bo ta postać jest bardzo niezwykle ciekawa i fajnie by było o niej porozmawiać w późniejszym etapie. Jedziemy oczywiście dalej i mamy tutaj naszą rozmowę, gdzie książę Zuko bardzo dobrze odwzorowuje postać główną, ponieważ książę Zuko na tym etapie, w pierwszych odcinkach i mangi, znaczy anime i ogólnie w tym serialu, jest strasznie wkurzony na wszystko. Niecierpliwy, nie wie co się dzieje, wiecie o co chodzi? Jest niecierpliwy, wkurzony, irytującym, jest typem, po prostu, który ciągle tylko krzyczy na swojego wujka, mimo że jego wujek stara się mu pomóc jak może, bo on go traktuje jak swojego syna, wiecie o co chodzi? On stracił swojego syna, to, to, i on go traktuje jak własnego syna po prostu i stara się dla niego jak najlepiej. Natomiast mamy tego wkurzonego dzieciaka cały czas, który e, próbuje znaleźć tego awatara. Tutaj mamy oczywiście awatarka, który się nam budzi. I, I teraz powiem tak. Ang jest bardzo zabawnym, wesołym, szukającym dosłownie wszędzie, gdzie się tylko da zabawy dzieciakiem. Tutaj jest moim zdaniem trochę za bardzo ponury. Tutaj oczywiście on się pyta, gdzie jest jego bizon. Gdzie jest appa, nie? Bo on nie może go znaleźć. że Co się stało z jego Bizonem? No i tutaj oczywiście on go próbuje znaleźć, wołać. No i leci oczywiście Bizon. Wygląda strasznie. Okropnie ten Bizon. Komputerowo AI jest zrobione straszliwie. O ile pamiętam, to oni nie mieli takich e, szałasów, że mieli mm, po prostu ze zwierzęcia jakiegoś może wieloryba, chociaż w tym uniwersum są jakieś tam połączenia, wieloryby z czymś tam. E, Kości i nie robili z, ich, z nich szałasów, o ile dobrze kojarzę, bo mieli szałasy z iglo zrobione. Po prostu takie iglo mieli zrobione z lodu, to, totalnie z lodu. Więc tutaj jest, y, moim zdaniem, fajny detal, fajnie to wygląda. Mi się to podoba, że tam wykorzystali, y, wykorzystali po prostu kości jakiegoś tam zwierzęcia. I tutaj to mi się, co nie podoba bardzo, to jest to, co jest kompletnie zupełnie inne niż we wszystkich w Anime, ponieważ oni mówią, że ty jesteś ostatnim magiem powietrza na starcie. Ostatni mag powietrza, ty jesteś awatarem, i ty zniknąłeś na 100 lat. W anime, to ma bardzo duże znaczenie, proszę Państwa, bo w anime, proszę Państwa, to tak nie wyglądało. To oni, oni się zastanawiali, jak, że, czy to jest ostatni mag powietrza. Znaczy, oni wiedzieli, że to jest ostatni mag powietrza, ale ukrywali to, że minęło 100 lat. Jeszcze, bo oni nie wiedzieli w ogóle, czy, czy na pewno, wiecie, czy, czy te czy, czy mija 100 lat, czy nie minęło 100 lat. O, oni wiedzieli o tym, ale oni nie mieli pojęcia, że on nie wie, że minęło 100 lat, więc mu nawet nie mówili o tym. Dopiero później się skapnęli. Ej, czy on nie jest w ogóle z jakiejś innej epoki, czy coś takiego? Ej, że on nie wie, że naród ognia zaatakował, nie wie tego, nie wie tamtego i oni się skapnęli dopiero później. Ej, I oczywiście. Tutaj jest to rzucone od tak, nie? Ta staruszka i mówi mówi mu, że ten, i mówi, zniknąłeś na 100 lat. Na, 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 na. Potrzebowaliśmy cię, coś tam. Ach, już powiem Wam szczerze, to było moim zdaniem głupota. Tak nie było w oryginale i to ma późniejsze znaczenie, bardzo duże, moim zdaniem przynajmniej, bo to, co się później odpierdzieliło jest bez sensu. Mamy oczywiście nomadów, przepraszam, w, mamy tych. Naród Ognia, który płynie do tej wioski, bo pierwsze co pomyśleli, że na pewno znajdzie się w wiosce. No i tutaj sobie mamy jakieś tam pogawędkę Katary z Angiem. O, strasznie ponury jest ten Ang. Tutaj on wcale tak nie był, on się bawił z dzieciakami i w ogóle był taki fajny. Tutaj już nie. Mamy oczywiście naszego wujka. No i oczywiście tutaj Katara używa magii wody, jakby ja powiem jeszcze, że jakby nigdy nic nie. Ona nie potrafiła czegoś takiego, ona nie kontrolowała tego absolutnie, nie wiedziała, co z tym robić, nie wiedziała, jak tego użyć, Uża, użyła raz to jej się udało, drugi raz to jej się nie udało. Tutaj ona tym sra, jakby nie wiadomo, co było, i wiecie. Moim zdaniem jest to błąd, bo ona bardzo długo budowała swoją siłę i powinno być to pokazane. Tu mamy dobrze odzorowane to, że. No naród ognia przypłynął do tej wioski. Sokka oczywiście wyszedł do, do ich przywódcy i zażądał walki jeden na jeden i oczywiście przegrał. Tylko, że w anime było to troszeczkę brutalniejsze, ponieważ naród ognia zaczął atakować i chciał spalić całą wiochę, zaczął palić tą wiochę i wtedy pojawił się Ang. Tutaj mamy bardzo podobną scenę, gdzie pojawił się Ang, ponieważ zobaczył, że Sokka może po prostu zginąć w tym momencie, więc się pojawił, trochę im tam dokopał. Natomiast w anime było tak, że on po prostu się pokazał i powiedział, że to na pewno mnie szukacie i ja po prostu ten, bo oni szukali maga powietrza, nie? że Maga Powietrza szukali. No i znaleźli Maga Powietrza. Jeszcze nie było mowy o awatarze ani z tych rzeczy, z tego, co pamiętam, tylko Maga Powietrza szukali, nie? Ewentualnie obcego. O ile pamiętam, to nie było tak, nie było sformułowanie czasem, że oni szukają, czy macie kogoś obcego, czy coś takiego. I, i to było na, taki za samy, na takie życzenie. I Ang po prostu wyszedł do nich i powiedział tak, tylko nie krzywćcie ludzi, nie krzywcie te, te, tego plemienia, ja z wami pójdę. I oni powiedzieli, że dobrze. No i wtedy dobrowolnie Ang się poddał. Nie było żadnej walki, z tego co pamiętam. Może jakaś tam była, ale tutaj już naprawdę moja nie pamiętam. Więc. Ale tu jest dobrze scena zrobiona, nie? Tu w ogóle wygląda to trochę śmiesznie, że on tam został podpalony i ma ten, ten czarny osad, no bez przesady, to, żeby to tak działało. No i też te stroje, zobaczcie, no nienaruszone, nienaruszone. Za piękne, za piękne. Natomiast, no jest okej. Okay. Oni tam postanowili, że ruszą. I teraz tak. Oni nie wiedzieli, że to jest awatar, bo najpierw tutaj z nim rozmawiał Airo, czyli właśnie ten staruszek. Tutaj też z nim rozmawia, to ten, to ten staruszek. I Airo po prostu zrobił mu test na awatara. I zdał ten test. Bo oni mu obiecał, Airo obiecał mu, że jeżeli ten testu tego nie zda, to on go po prostu wypuści. Tak. Natomiast on ten test zdał i Airo mocno ubolewał, ponieważ musiał złamać swoją przysięgę, ponieważ gdyby nie zdał tego testu, to on by go wypuścił, ale niestety nie jest w stanie teraz go wypuścić, bo on jest awatarem i dopiero wtedy się dowiedzieli, że to jest awatar. Mało tego, proszę Państwa, książę Zuko, jak i w ogóle Airo, wszyscy myśleli, że awatar to jest staruszek jakiś, rozumiecie? Więc tak naprawdę... W anime kazali zebrać wszystkie starsze osoby z wioski. nie? Z, właśnie, to, to mi się przypomniało teraz. Zuko kazał zebrać wszystkich starszy, starszyznę z wioski, żeby zbadać, że szukając awatara, chcieli po prostu zbadać to, tak? Oczywiście w pewnym momencie on się zirytował i chciał ich wszystkich powybijać, więc Ang się pojawił i mu się oddał dobrowolnie, żeby nikogo nie krzywdził. Natomiast on nie miał pojęcia, tak naprawdę, że, że awater może być dzieckiem, bo przecież minęło 100 lat. To powinien być staruszek, przepotężny, jakiś staruszek, który wiesz, trzeba ba na baczności się trzymać, a tu się pojawia mu dziecko. Więc to też było takie, wiecie. I on był zdezorientowany, nie wiedział tak naprawdę o, o co chodzi. Tutaj mamy króciutką rozmowę. Gdzie właśnie Airo się pokazuje z tej bardzo miłej strony. On był taki miły i był bardzo uczonym człowiekiem, więc tutaj absolutnie się zgadzam. Tutaj oni wyruszają na ratunek właśnie Angowi, ponieważ ona mu mówi: słuchaj, to jest awater, on uratuje świat, musimy mu pomóc i tak dalej. I Soka się po prostu zgadza po pewnym czasie. W anime też była podobna scena, więc spoko. Tutaj w ogóle to było, że on tam pod. W serialu było, że on podkradł klucze jednemu ze strażników i się wydostał. W anime było tak że po prostu magią wyjebał drzwi i tyle w temacie było i po prostu uciekł. Natomiast tutaj zdobył jakiś y, pamiętnik Zuko w tym serialu, pamiętnik Zuko opisującym różnych awatarów, gdzie się znajdowali i tak dalej, ponieważ on cały czas poszukiwał informacji o awatarach, tak? Więc stąd y, po prostu będą jakieś tam informacje, że no, on mu ukradł ten dziennik i będzie się nim posługiwał. Tutaj jest tak, że Ang sobie próbuje uciekać, i teraz bardzo ważna rzecz, którą na szczęście zostawili tutaj, to jest właśnie ten latawiec, ponieważ magowie powietrza nie latali. Oni szybowali. Używając magii powietrza szybowali, natomiast nie latali. Latanie, było czymś raczej nieosiągalnym dla większości niemalże wszystkich magów powietrza. Tam był jeden w historii mag powietrza, który potrafił latać, ale on zdobył takie oświecenie i po prostu był, no miał taką kontrolę, że potrafił się unosić i latać bez najmniejszego problemu, bez podmuchu wiatru. Dlatego też nomadzi powietrza żyli w chmurach, ponieważ tam były prądy powietrza, które umożliwiały im pomagały im poruszanie się właśnie. I wykorzystanie tych prądów było dla nich bardzo ważne, więc to też jest szkopu. Też byli bardzo wysoko w górach, po prostu miały swoje siedziby, że te zaatakowanie ich było bardzo ciężkie. I to nie było tak, że oni sobie przewędrowali żołnierze ognia i, i tyle. Tylko proszę Państwa, to było tak, że użyli machin, żeby się tam w ogóle dostać, bo tam się dostać nie było jak. To nie, była taka stro to nie była taka górka, gdzie ty sobie truptasz i idziesz. Nie, to była kurwa stroma, gigantyczna góra. Magowie ognia tam dostać się mieli katurgie, dlatego użyli sprzętu, użyli specjalnych czołgów, które pomogły im się po prostu wspinać na to. Inaczej by się tam nie dostali nawet, żeby w ogóle można było, dlatego oni też nie handlowali, nomadowie powietrza, z innymi narodami zbytnio, bo nie mieli za bardzo jak. Używali bizonów, oczywiście, natomiast nie chcieli ich wykorzystywać do tragarza, tylko oni to byli ich przyjaciele. Jednocześnie to byli. Niezwykle ważne istoty dla nomadów powietrza, ponieważ to byli jakby pierwotni magowie powietrza i, i mieli ogromny szacunek do bizonów, tych, które latają, tak? Więc one nie były wykorzystywane jak, jako pety, nie? Można by tak powiedzieć. Oczywiście, by każdy tam mach wy, wyższy powietrza miał, jakby swojego bizona, jak, jednak on traktował go jako przyjaciela, a nie jak, jak w, w żadnym wypadku jakiegoś, wiecie, zwierzaka takiego zwykłego. Bo te bizony były też bardzo mądre, tak swoją drogą. To, więc tutaj tak chciałem zaznaczyć, że jak naród ognia zaatakował, używali machin, to było pokazane, że oni są przy przytuptali do nich, co jest błędne, bo oni byli bardzo, bardzo wysoko. Więc też handel u nich był praktycznie niemożliwy, nie? Z innymi narodami. Tak naprawdę oni w ogóle byli odcięci. Nie chcieli w ogóle brać udziału w zewnętrznym świecie. Oni żyli sami dla siebie. Więc to jest tak. Tutaj mamy oczywiście, że on tu ucieka, szybuje, oczywiście spada, bo tam został zaatakowany. No, i tutaj to, co mi się nie podoba, to jest to, że książę Zuko, ZUKO użył potężnej magii ognia, wielką kulę zrobił, która zaatakować miała ich i spalić Bizonę, natomiast Katara użyła magii wody i uratowała. No, no, mocne rozczarowanie tego zakończenia, ponieważ niemalże wszystko się zgadza, tak jak było to w Anime, natomiast w anime, proszę Państwa, było to tak, że jeszcze Katara ledwo co mogła użyć magii wody, i to było też tak, że ona wycelowała magię wody w jednego gościa, a zamroziła typa z tyłu, bo to doskonale pamiętam. Zamroziła ty pas tyłu, bo ona kompletnie tego nie kontrolowała, więc ona by nie była w stanie zatrzymać tej kuli ognia pod żadnym pozorem, a tu się już ją buduje jako potężną e, e, tkaczkę wody. To jest nie, to tak nie było, proszę Państwa, ona bardzo ciężko trenowała. Dlaczego jej się odbiera ciężki trening, charówę, trening, poświęcenie, pokazywanie jej ciężkiego charakteru, jak była mocno uparta. Dlaczego to się jej odbiera? Dlaczego jej się robi się, że ona na pstryk, kurwa wszystko robi? zepsucie postaci moim zdaniem, absolutnie, to, to, to jest, ach, to jest straszne. Ang rozwalił całą tą, yy, po prostu, całą tą łódkę tych, o, to, o, to, kurczę, to było fajnie pokazane. Proszę Państwa, to Ang rozwalił całą tą, ten statek. Na takiej zasadzie, że włączył mu się tryb awatara, zaczął, zaczął się świecić po prostu i miał wspomnienia poprzednich awatorów i ich umiejętności, przez co mógł kontrolować wodę, ogień, powietrze i ziemię. I tutaj użył wody, powietrza i, i z tego co wiem, pamiętam ognia jeszcze trochę, nie? I po prostu zmiótł ich, a statek zamroził prawie niemalże cały. Oni później musieli się odkopywać żeby w ogóle móc ruszyć dalej, musieli kopać ten kilka dni. Podejrzewam, że jego lud, który został po Angu, więc to była batalia, którą wtedy oni poznali. To jest awatar. Wiecie o co chodzi? Że nawet ten, tu już mieli stuprocentową pewność, że to jest awatar i że jest potężny i że nie można go lekceważyć. Tutaj zostało to zaprzepaszczone, i moim zdaniem, zrobione z tego zostało no, śmiech, śmiech na sali. Lecimy dalej, proszę Państwa. Przeskok po prostu był taki, taki, taki o. O, taki o. Widzicie te skały? Widzicie? Widzicie te skały? Naród ognia nie mógł się przydreptać na szczyt takich skał. Nie? Nie mógł se przydreptać na szczyt takich skał. Tu się przydreptał, więc to jest nielogiczne moim zdaniem. Powinno być pokazane, że maszyny umożliwiły im w ogóle dostanie się do domadów powietrza, bo nie było można. Tak czy inaczej, proszę Państwa, mamy tutaj pstryczek, co jest moim zdaniem debilne, bo stryczek jest i mamy już, jesteśmy w kolejnej lokacji. No trochę umniejsza to wielkości tego świata, no ale dobrze, rozumiem, to jest serial, nie mogą sobie pozwolić na bardzo dużo. No i tu jest właśnie mocno nielogiczna dla mnie rzecz, ponieważ on łazi bardzo zdziwiony, bardzo zdziwiony i smutny. Że jego dom został zniszczony, spalony, a nikogo już nie ma i nikt tutaj nie żyje, nie? Proszę państwa, on już wiedział, że minęło 100 lat i że Naród Ognia zaatakował i że jest ostatnim magiem powietrza, bo mu to powiedział, powiedzieli już na starcie. Więc tutaj nie rozumiem w ogóle jego zdziwienia i smutku i to jest moim zdaniem nielogiczne. W Anime, przez to, że mu tego nie powiedziano, to on cały czas wołał ludzi. Z nomadów powietrza wołał, jak przyleciał tylko do świątyni. I on ich wołał i nie wiedział, dlaczego jest tak pusto, co się dzieje. I w tym momencie jest bardzo ważna scena, czyli tutaj. On widzi po prostu trupa kości jacco. Widzicie? Spalone kości Gacco widzi. I o co chodzi z tym naszyjnikiem? Przez ten, że jest tutaj ten naszyjnik, to te kości zostały przez niego rozpoznane, tak naprawdę. Natomiast tutaj w, w serialu, no, sporo ludzi miało ten naszyjnik, więc tak trochę to każdy mógł być, nie? Dlatego jest to moim zdaniem głupota, że tam było tak dużo ludzi z tymi naszyjnikami, bo to nie było coś, co każdy miał. To był najwyższy przywódca tych, tych nomadów, miał coś takiego. Najpotężniejszy z nich. No i tutaj on został zjarany, jak widzimy, i tak dalej. No i już pokazywałem, jak wyglądało w ogóle zwłoki yy, Gyatso, nie były w ogóle zrobione coś w tym stylu, więc tu został moim zdaniem zaszmacony. Yy, ktoś powie mała zmianka. no dobra, ale proszę Państwa w anime on się wkurzył i użył właśnie trybu awatara tak jak tutaj, że się zaczął świecić proszę Państwa użył tego trybu, bo był bardzo wściekły że zobaczył mnicha Gyatso, czyli jego przyjaciela można by powiedzieć rodzica opiekuna, dziadka Praktycznie wszystko był dla niego. On go wychował martwego. I dopiero do niego doszło, że minęło bardzo dużo czasu, a nomad, nomadzi powietrze naprawdę nie istnieją już. Zostali wybić, zostali zabić. Tak? Ponieważ do, przez to, że on widzi, że on został ten, to dopiero Katara mu powiedziała, że ej, Ang, bo minęło 100 lat odkąd ten. I on wpadł w furię po prostu. Padł w furię, panikę, we wszystko i użył potężnej po prostu, i użył magii powietrza, otulił się kulą po prostu tej, tego powietrza i zaczął niszczyć wszystko wokół siebie. I to Katara, Katara po prostu chwyciła go, chwyciła go, przytulała go i prosiła go, żeby się uspokoił i to zostało moim zdaniem odebrane też również tej postaci. Zabrało jej się jakby taką dobroć, empatyczność, zrozumienie bólu po prostu, bo ona rozumiała doskonale jego ból, bo jej, jej matka została zabrana przez naród ognia, przez co ona również bardzo cierpiała, i ona też w nim widziała to cierpienie. Nie rozumiem, dlaczego zabrali jej coś takiego, że tą empatyczność, tą kobiecość też jej zabrano tutaj. No, no, ja powiem wam szczerze, jest to źle moim zdaniem zrobione, bo on tutaj po prostu, ona do niego krzyczy. Wanie było, o ile pamiętam, to było tak, że ona go złapała, że ona go nie, poz, nie puściła yy, i ten, i też chyba została zraniona, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tu mogę się mylić oczywiście. No tu mamy to, że ona tu oczywiście go przytuliła, to jest ok, ok spoko, tylko trochę po fakcie. Yy, no i co? Lecimy dalej. Yy, I tu mi to, 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 to co mi nie, nie pasuje, to Ang był trochę taki jeszcze nie niemra, mrawy do końca odcinku, nie? Dopiero mieliśmy kolejną sekwencję, gdzie e, już mieliśmy ileś tam chyba dni później, oni wędrowali, e, że on po prostu już wrócił do mu humorek. A tutaj mamy taki stryczek i on już znowu rozmawia, jakby nigdy nic. No, 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 jest spoko, jestem wspaniały, nie? No to, to jest koniec pierwszego odcinka, proszę Państwa. To jest moje omówienie pierwszego odcinka. To, co mi się podobało, nie, nie podobało. Więc na razie wam to powiedziałem, tak? Swoją drogą jeszcze dodam, że jest tutaj coś takiego jak. Gdzie? O! Tu bardzo dobrze widać. Bardzo mi się podoba ten po prostu tatuaż. Jest świetnie zrobiony. Naprawdę świetnie zrobiony. To jest dużo lepsze niż w Anime. Bo w Anime mieliśmy pasek po prostu niebieski i strzałkę. Tutaj, proszę Państwa, mamy pięknie. Piękny, nasz, piękny tatuaż zrobiony po prostu z, ze znakami powietrza. Bardzo fajnie, to jest taki szkopuł, bardzo fajny szczegółik. Bardzo mi się to podobało. Jeszcze dodam, że lokacje tutaj na przykład bardzo ładne, wy, wygląda to fajnie, majestatycznie, natomiast mocno cgi jest to po prostu w późniejszym etapie nieprzyjemne do oglądania, a świat jest strasznie malutki. Bardzo malutki. Nie ma jakichś dużych lokacji, nie ma niczego jakiegoś takiego pokazane w pierwszym odcinku. E, zamienię ten odcinek tak naprawdę na omówienie pierwszego odcinka. Myślałem, że uda mi się omówić cały sezon. Natomiast e, strasznie dużo tutaj się rozgadałem, i wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby to trwało ileś X, wiecie, godzin, prawda? Więc podzielę to. To będzie omówienie pierwszego odcinku, proszę Państwa. To omówiłem y, po prostu e, pierwszy odcinek. I jeszcze tutaj dodam. Chciałem dodać, proszę Państwa, że statek Narodu Ognia wygląda bardzo dobrze. Nie? Natomiast, tak, statek wygląda bardzo dobrze, natomiast ja uważam, że, tutaj macie statek, ja uważam, że po prostu mocno zostało spłycona wartość giaco. trochę nielogiki tutaj było wciśnięte i nie wiem, po co to zmienili, szczerze mówiąc. Też to, że zmienili cały, cały zarys magów powietrza jest dla mnie debilny, ponieważ nomadowie powietrza nie ingerowali w świat zewnętrzny, żyli sami sobie więc absolutnie oni byli wzorowani na mnichach i oni po prostu nie atakowali. Natomiast w ogóle swoją drogą świątynie magów powietrza w anime moim zdaniem były lepsze, natomiast tutaj mają swój klimat, więc podoba mi się to, nie? Też strasznie dużo tutaj takich CGI-owych rzeczy, więc no ciężko tutaj określić tak naprawdę. No, no zobaczcie, no to wygląda no nie za fajnie moim zdaniem. No zobaczcie na tą scenę, widzicie tę scenę? Zresztą widać, że tutaj o już się zaczyna normalnie green screen, nie? Jest to nieprzyjemne. Za dużo tego green screena. Nie mamy takich wybudowanych, prawdziwych lokacji. Moim zdaniem to jest trochę błąd. No, to tyle. Pierwszy odcinek, omówienie pierwszego odcinka, jeżeli chodzi o awatara Anga. Proszę bardzo, dziękuję bardzo za oglądanie, za słuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do następnego odcinka. Kiedy się pojawi omówienie drugiego odcinka, nie wiem, bo późno kończę robotę, więc przykro mi. No, ale się pojawi. Trzymajcie się.